Zuerst vielleicht ziemlich persönlich. Was heißt für Sie diesen Vertrag? Wir sind beide Mitte 30, auch wenn das die zweite Hälfte ist, aber immer noch sehr jung. Kennen wir eigentlich keine andere Realität im deutsch-spanischen Verhältnis als diese Realität mit diesem Nachbarschaftsvertrag? Dann was heißt der für Sie? Für mich heißt es, dass diese beiden Staaten endlich enger zusammenwachsen und damit auch den Nukleus einer erweiterten Europäischen Union bilden können und wirklich kraftvolle Initiative für ein gemeinsames Europa geben können. Sie haben es erwähnt, wir sind knapp über 30 und insofern ist dieser Vertrag für uns lange Geschichte, aber er war natürlich Grundlage, damit wir in einem freien Europa heute unsere Arbeit jetzt hier in Warschau ausüben können. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt im Jubiläumsjahr diesem Tag ein bisschen Bedeutung schenken. Und wie schätzen Sie diesen Vertrag politisch? Wie schätzen Sie den ein? Was ist daraus geworden? Weil natürlich das Jubiläum ist sehr wichtig, aber wir haben schon diese 30 Jahre. Wir können eine Bilanz ziehen. Dann was ist Ihre Bilanz politisch gesehen? Die Bilanz ist durchaus positiv. Wenn man sich die zivilgesellschaftlichen Kontakte, die ökonomische Entwicklung, die Verschränkung auch im universitären Bereich anschaut, wenn wir uns die Regierungskonsultationen der letzten Jahre anschauen, dann muss man sagen, aus diesen Nachbarn sind wirklich Partner geworden. Ich will aber nicht bestreiten, dass es dieser Tage eben nicht so einfach ist zwischen den Regierungen. Und ich glaube, an dieser Stelle kommt der Zivilgesellschaft, kommt Organisationen wie auch der Konrad-Adenauer-Stiftung eine wichtige Rolle zu. Wir müssen einfach weiter versuchen, den Dialog aufrechtzuerhalten und das Verständnis füreinander und übereinander immer wieder neu in den Mittelpunkt zu rücken. Darum geht's. Insofern ist dieser Anlass 30 Jahre natürlich Gelegenheit für uns zurückzuschauen, mit Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen, aber eben auch noch mal ganz klar zu reflektieren, wohin wollen wir mit dieser Nachbarschaft? Denn eins ist klar, die Welt um uns drumherum ändert sich dramatisch und es ist wichtig, dass wir in guter Partnerschaft im Europäischen Haus zusammenarbeiten, um diese neuen Herausforderungen zu begegnen. Und wie Sie sagen, deutsch-polnische Beziehungen sind ziemlich breit, deswegen auch in diesem Projekt, wir zeigen vier Säulen. Das ist nicht nur das Politische, die Wirtschaft, Kultur, aber auch Geschichte, Bildung. Und natürlich, wenn ab und zu politisch nicht alles perfekt läuft, dann es gibt diese andere Säule, die sehr stark sind. Und das ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, diese 30 Jahre. Was sind aber die Herausforderungen für die Zukunft, für die nächsten 30 Jahre? Es geht sicherlich darum, Sie haben die Elemente angesprochen, die wir beleuchten, zunächst einmal noch beim gemeinsamen Geschichtsbild einen großen Schritt voranzugehen. Ich glaube schon, dass wir als Deutsche nochmal sehr viel stärker auch würdigen und verstehen müssen, wie die geschichtlichen Erfahrungen Polens sind und genau diese Erfahrungen in deutsche, ja auch Schulbücher, in deutsche Bildungseinrichtungen zu tragen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Geschichte sozusagen aus der Perspektive des Nachbarn zu verstehen, ist ein ganz wichtiges Element. Darüber hinaus glaube ich, dass im Bereich Kunst, Kultur, Musik, Medien ganz viel Musik ist. Ich glaube, in diesem Austausch können wir auch noch besser werden, noch stärker werden. Gemeinsame Kultur- und Kunstprojekte zu entwickeln, ist, glaube ich, etwas, was uns gut zu Gesicht steht. Und in den anderen Bereichen, gerade im Bereich Wirtschaft und Politik, sind wir natürlich ein bisschen auch darauf angewiesen, dass es zu einem guten Gesprächsklima wiederkommt zwischen beiden Regierungen. Und ich bin optimistisch, dass der neu gewählte Bundestag und der neue Bundeskanzler dann ab dem Ende des Jahres alles tun wird, um das Verhältnis zu Polen noch weiter zu intensivieren. Und es kann man viel über die deutsch-polnische Beziehungen sagen. Manchmal gibt es auch Probleme, aber es ist nie langweilig, nicht wahr? Das ist in der Tat so und ich finde es gut, dass wir im Grunde in den letzten Jahren auch zu einer Kultur der Diskussion gekommen sind, dass sich Positionen, die zum Teil ja weit auseinander liegen, wenn ich an die Energiepolitik denke oder auch an die Schwerpunkte beispielsweise in der Migrationspolitik, in der Wirtschaftspolitik, ja auch in der Außenpolitik, wenn ich an all diese Politikfelder denke, gibt es viel Dissens, viel Diskurs, aber wir sind zumindest in der Lage, uns gegenseitig diese Meinungen zu sagen, freundschaftlich zu sagen und nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Und das wünsche ich mir eigentlich auch für die Zukunft. Denn
Eins hat, glaube ich, die Polarisierung in den Trump-Jahren in den USA gezeigt. Wenn wir zu viel Energie darauf verwenden, Feindbilder entstehen zu lassen in den Gesellschaften oder gegenüber den Nachbarstaaten, ich denke hier an USA, Mexiko, an dieses Verhältnis, dann ist weder der Gesellschaft noch einem gedeihlichen Miteinander viel geholfen. Insofern wünsche ich mir eigentlich für die nächsten 30 Jahre genau dieses Bemühen, den anderen zu verstehen, Perspektiven kritisch auszutauschen und dann zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Drodzy panowie, zanim zaczniemy omawiać to, co wydarzyło się 17 czerwca 1991 roku, czyli oficjalne podpisanie tego najważniejszego traktatu w relacjach polsko-niemieckich, to oczywiście przed tym bardzo wiele się wydarzyło, bo była deklaracja z listopada 90 roku, był traktat graniczny i pytanie w takim razie do Bawarii może najpierw, do profesora Tejczyka, co stało się przed tym ważnym traktatem, te wszystkie deklaracje, które wydarzyły się wcześniej, jak wyglądała atmosfera tych rozmów, jaki duch wam przyświecał, jak chcieliście stworzyć tę polsko-niemiecką współpracę, relacje na nowo po tym wielkim przełomie 89 roku? Bundeskanzler Helmut Kohl, kanclerz federalny Helmut Kohl, kiedy został kanclerzem w 1982 roku, znalazł sytuację pewną zastaną, mianowicie Republika Federalna Niemiec i Polska. Rządy zbliżały się do siebie, stosunki się polepszały. Punktem wyjściowym był traktat podpisany już przez Willego Brandta na początku lat 70. i ten traktat mógł zostać ratyfikowany tylko dlatego, ponieważ Helmut Kohl był jeszcze wtedy premierem nadrenii Palatynatu i w Bundesracie udało mu się uzyskać wsparcie tych landów, które były rządzone przez CDU. Także pierwszym wielkim krokiem Kohla jeszcze jako premiera nadrenii Palatynatu właśnie była ta ratyfikacja, krok w kierunku Polaków właśnie wtedy. I w zasadzie zawsze słyszałem z jego ust, że stosunki polsko-niemieckie dla Niemiec są tak samo ważne jak z Francją. To jest bardzo ważna zasada, to była bardzo ważna zasada dla Kohla, którą uważam za niezwykle ważną. Ja również osobiście zawsze również wspierałem tę zasadę. Przez 19 lat byłem przecież jego doradcą do spraw polityki zagranicznej i to była dla mnie ta poprzeczka. Stosunki polsko-niemieckie są porównywalne i muszą być zawsze porównywalne, jeśli chodzi o ich znaczenie, ze stosunkami niemiecko-francuskimi. Tak samo ścisłe i dobre jak niemiecko-francuskie. I na tej podstawie następnie w 1988 roku rozpoczęliśmy rozmowy pomiędzy Ministerstwami Spraw Zagranicznych i Helmut Kohl. Przepraszam, nie, to było w 1981 roku jeszcze, to znaczy wtedy Ministerstwa Spraw Zagranicznych rozpoczęły prowadzić negocjacje na temat wspólnego oświadczenia, wspólnej deklaracji na temat rozwoju stosunków polsko-niemieckich. I Helmut Kohl następnie stał się kanclerzem i Rakowski, premier Rakowski w jesienią 1981 roku przybył. Nie, to było, przepraszam, w styczniu 82 roku Rakowski przybył do Bonn na rozmowy z kanclerzem Kohlem. Powiedział kanclerzowi, mamy tak trudne rzeczy do omówienia, że proponuje
żeby negocjacje były prowadzone nie przez MSZ-y, ponieważ tym samym zbyt wielu współpracowników byłoby włączonych w cały ten proces, tylko zaproponował, żeby każdy miał swojego osobistego pełnomocnika, który będzie prowadził w imieniu każdej ze stron negocjacje, pełnomocnicy, którzy będą raportowali wyłącznie wobec szefa rządów. I Kohl powiedział, ten pełnomocnik siedzi koło mnie, to byłem wtedy ja. I w ten sposób ja w styczniu 1982 roku, 83 w zasadzie, przepraszam, 82 jednak stałem się osobistym pełnomocnikiem do spraw negocjacji z rządem polskim i przez pół roku prowadziłem te negocjacje i doświadczyłem wtedy, że Polska jako pierwszy kraj Układu Warszawskiego odnalazła drogę od systemu komunistycznego do demokracji. Jeździłem do Warszawy też i później osobiście doświadczałem tego, widziałem, obserwowałem ten proces i to była podstawa dla bliskiej przyjaźni pomiędzy kanclerzem Kohlem i premierem Mazowieckim. Też uczestniczyłem w tych spotkaniach, to były ciekawe dyskusje. To było jasne, że stosunki polsko-niemieckie mają dla nas centralne znaczenie. No trochę długo mówiłem, ale tak, taka była historia. Panie premierze, jak pan pamięta, kiedy pan przejął urząd od premiera Tadeusza Mazowieckiego, to co on panu powiedział, jeżeli chodzi o trwające wtedy negocjacje właśnie z Republiką Federalną na temat nowego traktatu? Bo granica już była uznana, teraz był potrzebny kolejny etap. Relacje pomiędzy demokratyczną Polską a krajami sąsiedzkimi i krajami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, bo tak się przedtem nazywała Unia Europejska, były zawarte w tak zwanym exposé, które wygłasza w zasadzie dwukrotnie w polskim parlamencie i które operacyjnie wspominał prowadził profesor Skubiszewski, który zresztą jako prawnik uważał, że Polsce potrzebne są dobre traktaty o współpracy, o dobrym sąsiedztwie ze wszystkimi kluczowymi sąsiadami i sojusznikami. Dlatego myślę, że po tym etapie rozważania o przeszłości, jakim był traktat graniczny, bo on odnosił się jednak do przeszłości, regulował, gdzie ta granica ma być. Natomiast to nie było określenie tego miejsca Polski w Europie, na czym nam najbardziej zależało, tak? No bo nie da się ukryć, że premier Mazowiecki mógłby być moim ojcem, chyba był 24 lata starszy ode mnie i być może dla jego pokolenia ten traktat graniczny i pewna doza ostrożności była rzeczą najważniejszą. Dla mnie, dla mojego pokolenia, myślę takiego pokolenia Solidarności, najważniejsze było, teraz szukam lepszego określenia, czy też wejścia do wspólnoty europejskiej, czy też powrotu do wspólnoty europejskiej, czy też powrotu do Europy. I mieliśmy w związku z tym pewną otwartość, pewien poziom zaufania, który jest niezbędny w tego typu rozmowach, ponieważ mieliśmy ten jasny cel i nadrzędność tego celu. Dla mnie osobiście
najgorszą rzeczą, która się mogłaby wydarzyć dla Polski, to to, żebyśmy po tej transformacji 89 roku znaleźli się w strefie buforowej pomiędzy demokratyczną Europą Zachodnią a jakimś tam przekształconym, rozpadającym się Związkiem Radzieckim. Więc stąd, jak powiedziałem, ta droga i powrotu do wspólnoty była tym celem najważniejszym. I tu oczywiście na tej drodze mieliśmy dziesiątki problemów w czasie całego tego procesu negocjacji, bo zaczęło się po prostu od tego, co nas bolało równie silnie, mianowicie wycofania wojsk Związku Radzieckiego z terytorium Polski. I Rosjanie prowadzili wtedy bardzo zręczną grę, bo jedne rozmowy prowadzili z Niemcami, a drugie z nami. I nieraz wyglądało tak, że 300 chyba 50 czy 60 tysięcy wojsk sowieckich z Niemiec to będzie wycofywało się do Związku Radzieckiego przez Polskę i to będzie uzgodnione pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim. Tak? Niejako ponad naszymi głowami. I ta rozmowa zaczęła się od tego, że to była w cztery oczy rozmowa od tego, że no ja powiedziałem takim prostym żołnierski sposób, że mam taki problem, że siedzę w Warszawie i patrzę w niebo, a po niebie widać, jak się przemieszczają samoloty z Bonn do Moskwy i z powrotem. Ja tylko widzę te takie latające samoloty i właściwie nie wiem, gdzie my jesteśmy w tym procesie wycofania tych wojsk z terytorium Polski. I ja bym chciał, żeby Niemcy były również w tym procesie naszym partnerem, bo przecież jesteśmy sąsiadami i bez tego naszego współdziałania nie da się tego problemu rozwiązać. Jeśli wolno mi powiedzieć o tym traktacie w sposób trochę żartobliwy, to właśnie tutaj spojrzałem na swoją ścianę w gabinecie i mam różne pamiątkowe zdjęcia z tego okresu. No i mam zdjęcie stare, dokładnie chyba z naszego pierwszego spotkania, które no pokazuje skalę problemów i ryzyk, przed którymi Polska stała, bo jak Państwo zobaczycie, no widać jednak, co by nie powiedzieć, potężnego kanclerza Niemiec, prawda, który jest dla nas tym kluczowym partnerem w drodze do zachodniej Europy. No i mamy przedstawiciela Polski, która ledwo się dźwiga pod ciężarem długów, które mieliśmy, zaciągniętych przez komunistów. W zasadzie byliśmy krajem no, gospodarczo zbankrutowanym i politycznie zawieszonym w tej próżni, bo jak wspomnieliśmy o tych bilateralnych wydarzeniach, to chciałbym sekundę chociaż poświęcić też wydarzeniom multilateralnym, których Polska była, można powiedzieć, głównym aktorem. Mianowicie my, chyba to jest w styczniu, tak, w styczniu 91 roku podejmujemy decyzję, że nie będziemy kontynuowali żadnych rozmów na temat utworzenia RWPG-BIS, bo
Rosjanie bardzo sprytnie powiedzieli, no nie chcecie RWPG, to zrobimy RWPG bis. I niestety większość tych krajów RWPG-owskich zgodziła się prowadzić takie rozmowy, ponieważ bali się odcięcia dostaw przez Związek Radziecki, szczególnie paliw i rudy żelaza. I Polska i my byliśmy tym krajem, który powiedział, nie, my nie chcemy ani RWPG, ani RWPG bis. I to Polska była tym liderem, my byliśmy tym liderem, który doprowadził do tego, że dołączyli się do nas Węgrzy i RWPG bis nie powstało, bo albo się chce być we wspólnocie europejskiej, albo chce się kontynuować RWPG bis. I druga rzecz, o której częściowo wspomniał pan profesor Telczyk, to jest to, że myśmy szykowali się, i to w lipcu miało miejsce, do podpisania w Pradze rozwiązania Układu Warszawskiego. Więc z jednej strony chcieliśmy wrócić do tej Europy, ale z drugiej strony sobie też otworzyć polityczne i gospodarcze możliwości funkcjonowania w tym nowym systemie. Więc dlatego ten moment traktatu czerwiec jest taki istotny. Tu jeszcze trzeba dodać fakt, że trochę wcześniej podpisaliśmy wielki traktat z Francuzami. No trochę miał ładniejszą nazwę niż traktat niemiecki, bo był na temat amitié i solidarité, czyli i przyjaźni i solidarności, ale był, myślę, mniej konkretny niż traktat niemiecki. Niemniej jednak Francuzi chcieli być przed Niemcami jako ten kraj, który mówi tak, tak, Polska należy do rodziny krajów Europy Zachodniej, i myśmy, mając te wszystkie rzeczy albo podpisane, albo negocjowane, przyjechali do Niemiec, mając świadomość, że jest to przełomowy moment, pomimo wielu istotnych spraw, za które chciano nas w Polsce może nie rozstrzelać, ale na pewno sposponować, dotyczących czy praw Polaków mieszkających w Niemczech, czy też kwestii odszkodowań za II wojnę światową, tak zwanych reparacji. I myśmy, co zresztą najlepiej widać w przypadku pewnych ofiar II wojny światowej, podjęli szereg ryzyk, które myślę już nawet po paru miesiącach, nie mówiąc o paru latach, pokazały, że mieliśmy rację, mając to zaufanie. Bo ja nie chcę mówić o wygodnej ścieżce prawnej strony naszych relacji. Ja chcę powiedzieć o tym, że myśmy jak gdyby zaufali, że Niemcy mają takie moralne zobowiązanie, i traktat był, jak pan powiedział, podpisany w czerwcu, a już jesienią, jak gdyby poza traktatem, czy ponad traktatem, myśmy otrzymali pomoc niemiecką dla ofiar eksperymentów medycznych, dla ofiar obozów koncentracyjnych, i to było takie błyskawiczne zorganizowanie pomocy dla tych najbardziej potrzebujących, co mnie się wydawało być akurat bardzo ważne. Zresztą nawet jak chyba popatrzymy na dzisiaj na liczby, no to wtedy żyło gdzieś 1 000 000 osób, łącznie z tymi, którzy byli zmuszani do pracy, a dzisiaj jest to 40 tysięcy, więc nam chodziło o to, żeby z jednej strony mieć pewne zaufanie, ale z drugiej strony zorganizować pomoc dla tych, którzy byli najbardziej potrzebujący. Więc reasumując, no było, myślę, ileś tam wahań i ryzyk, natomiast myślę, ten cel strategiczny i zaufanie
i przekonanie, że trudno bez współpracy z największym sąsiadem widzieć miejsce Polski w Europie, no to były, jak to krótko powiedzieć, prawidłowe typy. Panie premierze, to jeszcze dopytam o tych dwóch kwestii, które ciągle wracają od tych 30 lat, czyli właśnie kwestia statusu mniejszości. Niemcy mają status mniejszości w Polsce, Polacy takiego statusu mniejszości nie mają. Dlaczego nie został on wpisany do traktatu? Tu pewnie też rolę odgrywa definicja mniejszości w prawie międzynarodowym, ale chciałbym, żeby pan to wyjaśnił. A druga sprawa to właśnie tych reparacji, o których słyszymy ciągle w ostatnich latach. Dlaczego nie zdecydowaliście się wtedy poruszyć tej kwestii w tym traktacie? Myśmy poruszyli tę kwestię w tym tak zwanym liście interpretacyjnym profesora Skubiszewskiego. Mówiąc krótko, to było to, co udało się na tym etapie wynegocjować. I to tyle. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie reparacji, to jak mówię, no, jest kwestia prawna, jest kwestia moralna. W kwestii prawnej trudno dyskutować od 1953 roku. Sprawa wydaje się być zamknięta. Kwestia moralna, no to jak powiedziałem, no to już parę miesięcy później i potem znowu parę lat później Polacy się przekonali, że tego typu presja czy oczekiwanie to działa. Jak pan patrzył przez te wszystkie lata, no wiemy te podstawowe efekty. Polska dołączyła do Paktu Północnoatlantyckiego, Polska i inne kraje regionu dołączyły do Unii Europejskiej, ale patrząc tylko i wyłącznie na ten nasz obszar polsko-niemiecki, to jak pan bilans wyciąga po tych 30 latach? Jak pan ocenia te relacje, panie profesorze? Ja zawsze byłem przekonany, że Polska jako kraj demokratyczny powinna stać się członkiem wspólnot europejskich, jeszcze wówczas, jeszcze nie Unii wtedy. I kwestia Sojuszu Północnoatlantyckiego, tutaj ja na drugim miejscu stawiałem akurat członkostwo w NATO. Dla mnie osobiście najpierw członkostwo w Unii Europejskiej, z mojego punktu widzenia może byłoby to bardziej rozsądne, dopiero w drugiej kolejności NATO. Ale to, że Polska jest członkiem w tych organizacjach, że ma być członkiem, co do tego nie było najmniejszych wątpliwości od początku i wspólnie z kanclerzem Kohlem przez 20 lat byliśmy przekonani, że Polska musi mieć takie samo znaczenie, porównywalne znaczenie dla Niemiec jak Francja. Nie zapominajmy, Kohl był historykiem i wiedział, czym jest historia, jakie ma znaczenie historia i jakie konsekwencje ma historia. Stąd też jestem niezwykle szczęśliwy, że Polska jest dzisiaj członkiem Unii Europejskiej. Ale w latach 80. prowadziłem rozmowy z Polską, z Węgrami, a nawet z Żywkowem, z Bułgarią, z Czechosłowacją też, z różnymi przywódcami ówczesnych państw socjalistycznych. Im wszystkim chodziło o kredyty, żeby dostawać kredyty zagraniczne, ale drugi temat to był kontakt jak najszybszy ze wspólnotą europejską i możliwie jak najściślejsza współpraca. No, nie było jeszcze wtedy mowy o członkostwie, ale możliwie jak najściślejsze stosunki. No, także chodziło o to tempo, żeby było jak najszybsze. I koniec końców po rozpadzie Związku Radzieckiego i po wycofaniu się wojsk radzieckich z Europy Środkowej i Wschodniej kwestia członkostwa była rzeczywiście kluczowa dla wszystkich państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jedyny, o którym przypominam sobie, z którym publicznie też się spierałem przez pewien czas, to był premier Czech, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, który bardzo krytycznie wypowiadał się o wspólnocie europejskiej. Następnie parę lat później udało się
to członkostwo. Ten dylemat, w którym, który dostrzegam teraz współcześnie, jest taki. Państwo Europy Środkowej i Wschodniej chciał jak najszybciej przystąpić do Unii Europejskiej i na początku w zasadzie walczyły najpierw o własną suwerenność i chciały rzeczywiście być całkowicie samodzielne, suwerenne wobec Związku Radzieckiego. To im się udało, to im się udało. Udało im się przeforsować tę pełną suwerenność państwową. Kiedy już osiągnęły pełną niepodległość, Polska, Czechosłowacja, inne państwa stały się w pełni niepodległe. Następnie nastąpiło proces akcesyjny do Unii Europejskiej, do wspólnot europejskich, do Unii. I to, czego nie były świadome te państwa, że przystępując, te państwa będą musiały też zrezygnować z części suwerenności swojej. A więc najpierw wywalczyły swoją suwerenność wobec Związku Radzieckiego, a po odzyskaniu tej pełnej suwerenności chciały przystąpić do wspólnoty europejskiej, europejskiej wspólnoty i nie były świadome całkowicie, że będą musiały część suwerenności oddać. To jest problem chyba Polski po dziś dzień, że ma problemy z tym, żeby z tej suwerenności częściowo rezygnować, zaakceptować taką częściową rezygnację z suwerenności. Tylko te państwa nie były w pełni świadome. I także to był taki proces, najpierw odzyskanie tej suwerenności, a potem częściowe ograniczenie. To jest moim zdaniem ten dylemat. Nie wiem, czy pan premier tutaj zgadza się ze mną. To już zapytam o to pana premiera Bieleckiego, ale jeszcze chciałbym dopytać pana, panie profesorze, w tej sprawie właśnie, jak pan wyjaśnia tę sprawę dla Republiki Federalnej, która też musi oddać część suwerenności i czy ten mechanizm w Unii Europejskiej oddania części suwerenności do Brukseli, nazwijmy to, czyli do instytucji wspólnotowych, jest idealny, to znaczy, że dokładnie tyle samo swojej suwerenności oddają duże Niemcy, średnia Polska, czy też mała Malta albo Słowenia, bo ta dyskusja o suwerenności w dzisiejszej wspólnocie cały czas ma duże znaczenie. Czy to jest dobry mechanizm i jak pan wyjaśnia tę sprawę na rzecz wewnątrzniemieckiej dyskusji, jeżeli chodzi o suwerenność, bo przecież RFN też oddaje część swojej suwerenności do instytucji wspólnotowych. Dopóki byłem w polityce i jak długo byłem z Kohlem wspólnie, to naszym celem Helmuta Kohla było to, żeby osiągnąć Stany Zjednoczone Europy. Stany Zjednoczone Europy bez jakichkolwiek kompromisów. Jednolity rynek został przecież uruchomiony za czasów Kohla. Również Schengen wspólnie z Francją została wynegocjowane. Następnie Unia Gospodarcza i Walutowa została wynegocjowana i kiedy mieliśmy wrażenie, że Francja ma kłopoty ze Zjednoczonymi Niemcami, żeby zaakceptować Zjednoczenie Niemiec, to Kohl w 1989 roku zaproponował Mitterrandowi: podejmijmy inicjatywę w kierunku Unii Politycznej. W kwietniu 90 roku na szczycie w Dublinie zostało to uchwalone później. A więc droga Kohla jasno sprecyzowana była i zmierzała do Stanów Zjednoczonych Europy. Jestem przekonany, że powinna ta idea cały czas być obecna współcześnie również, jednakże z pewnym ważnym wariantem, mianowicie z uwzględnieniem konieczności akceptacji różnych prędkości. Dlaczego te państwa członkowskie
które są zdecydowane bardziej się integrować, dlaczego miałyby nie móc się integrować silniej, a inni z kolei, którzy są bardziej sceptyczni, tak jak Polska w tej chwili, czy też Węgry, niech oni wobec tego nie integrują się w ramach tego pierwszego, najsilniejszego etapu i być może później mogliby się integrować silniej. Ale mamy współcześnie pojedyncze państwa członkowskie, które ze względu na zasadę jednomyślności mogą przeszkadzać integracji Unii Europejskiej. Uważam, że ta akurat to jest historycznym błędem. I ostatnie pytanie już do premiera Bieleckiego. Czy pańskim zdaniem potrzebny jest nowy traktat polsko-niemiecki? Wiemy, że Niemcy podpisały nowy traktat z Francuzami. Ten traktat z Elysée z 1963 roku został niedawno uzupełniony, czy też na nowo napisany traktatem akwizgrańskim w 2019 roku. To czy pańskim zdaniem, panie premierze, potrzebny jest nowy traktat polsko-niemiecki? Traktat jest tylko pewną formułą prawną, ramami naszego porozumienia. Natomiast myślę, że w tej chwili życie pisze wiele takich wielkich decyzji szybciej, nawet niż można to zawrzeć w traktacie. I dlatego chciałbym na koniec być trochę większym optymistą, ponieważ jak patrzę na kwestie z ostatnich miesięcy, kilkunastu, takich jak wspólna polityka klimatyczna, która ma przełomowe według mnie znaczenie i która wymaga ogromnego współdziałania wszystkich państw, jak uwspólnotowienie długu finansującego odbudowę krajów unijnych po pandemii. Jak wreszcie wejście w sprawach zupełnie przypisanych dla suwerennych państw polityki zdrowotnej w związku z pandemią, właśnie wejście na wspólną płaszczyznę i polityka szczepień, polityka teraz tego świadectwa otwierającego możliwość podróżowania, czyli jak gdyby odblokowującego Schengen bis, bo już nam groziło, że za chwilę będzie antyschengen i tak dalej. Tu proszę bardzo, certyfikat pozwala nam działać wspólnie. Więc ja myślę, że teraz dla Europy właśnie jest czas tego wspólnego działania, bo oprócz wszystkich naszych wewnętrznych problemów mamy to gigantyczne wyzwanie zewnętrzne, tą walkę o klimat, ale też mamy konfrontację idei europejskiej, którą wywołują państwa autorytarne. I to jest chyba nasze największe ryzyko, więc Unia w przyszłości musi się mniej zajmować sobą i odwoływać się do wiecznego rozwiązywania tych wewnętrznych problemów, ale musi widzieć te ryzyka i wyzwania zewnętrzne, i zewnętrznym wyzwaniem jest klimat i wszystko, co jest z tym związane. Tym zewnętrznym wyzwaniem są Chiny i inne państwa autorytarne i trzeba pisać nowe traktaty, które no, chociażby będą umiały powiedzieć, że otwartość wspólnoty europejskiej na inwestycje państw autorytarnych nie może być taka jak właśnie otwartość wobec krajów akceptujących te same standardy demokratyczne. Że dzisiaj Unia musi przede wszystkim sprostać wyzwaniom zewnętrznym, jeżeli chce przetrwać i być w dobrej kondycji przez następne kilkadziesiąt lat. Dziękuję. Ciekawe, że pytałem o tylko i wyłącznie traktat polsko-niemiecki, a pan od razu, panie premierze, wszedł na poziom unijny, europejski, ale to jest może najlepszy znak tego,
jakim ten traktat okazał się sukcesem. Ten traktat 17 czerwca 1991 roku. Jan Krzysztof Bielecki, bardzo dziękuję. Panie premierze, profesor Holstelczyk, wszystkiego dobrego do Bawarii. Także bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za państwa wspomnienia, panów wspomnienia i także no właśnie oszacowanie tej sytuacji, ocenę tej sytuacji w tych 30 latach pod tym nowo polsko-niemieckim traktatem, ale także no, narysowaniu pewnych wyzwań, które wciąż są przed nami, jeszcze jest wiele pracy. Dziękuję panom za rozmowę, a pani Monice Ordon-Krzak bardzo dziękuję za tłumaczenie. Jeżeli mielibyście się zainspirować 30 latami stosunków polsko-niemieckich, tymi najnowszymi, to pani Anno, najpierw pytanie do pani, jaki film by powstał z tej inspiracji? Komedia, dramat, tragikomedia czy love story? A do pana Krzysztofa Polonka, jaki utwór muzyczny? I tutaj głównie wejdę w formy muzyczne, walc, polka, marsz, a może tango? Może tak, to jest 30 lat, to jest długi okres czasu, więc mi się wydaje, że to byłaby i komedia z elementami melodramatu i trochę horroru i kryminału i chyba wszystkiego po trochu. Mam tylko taką nadzieję i to jest moje większe marzenie, żeby było z happy endem. Jaki utwór muzyczny pan by wybrał na określenie tych relacji? No może jednak jakąś dużą symfonię, na przykład symfonię Beethovena i najlepiej jakby to była 9 z odpowiednim zakończeniem. Tego byśmy sobie wszyscy życzyli, żeby to faktycznie była ta symfonia. I chyba jest, bo jak się patrzy na ten traktat, to jednym z głównych celów było wsparcie Polski, wejście Polski do Unii Europejskiej, do struktur europejskich, to się udało. W tym traktacie jest mowa także oczywiście o kulturze i pytanie do was, bo tam jest zapisane, że o znaczeniu wymiany kulturalnej dla wzajemnego zrozumienia i pojednania narodów. Czy uważacie, że kultura spełniła i spełnia tę rolę właśnie, czy poprzez kulturę lepiej się rozumiemy, my Polacy i Niemcy, i czy w relacjach polsko-niemieckich, waszym zdaniem, jako ludzi kultury, kultura znalazła odpowiednie miejsce w polityce, społeczeństwie, mediach? Czy jest w odpowiedni sposób uhoronowana w tych relacjach bilateralnych? Mam takie wrażenie, że kultura polska, a jakby ta moja dziedzina film i teatr są w Niemczech bardzo szanowane, zawsze były bardzo szanowane, były dużą inspiracją, i z wzajemnością. Mam wrażenie, że ta współpraca polsko-niemiecka, szczególnie na poziomie teatralnym, jest bardzo intensywna i mam nadzieję, że to, że powstaje dużo koprodukcji polsko-niemieckich, że wiele polskich filmów jest finansowanych z niemieckich środków i że Niemcy kręcą dużo filmów w Polsce, bo nawet parę tygodni temu leciał kryminał z Mazur, że to pomoże, żeby obraz Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce, żeby był jak najbardziej pozytywny i żebyśmy siebie nawzajem szanowali. A jak to wygląda w świecie muzyki? Podobnie, znaczy muzyka oczywiście jest językiem takim uniwersalnym, czyli takie pierwsze kontakty i jakieś wspólne próby tworzenia czegoś razem są w pewnym sensie może nawet łatwiejsze. Mi się wydaje, że jest bardzo dobra wymiana, jak chodzi o kulturę muzyczną, muzyki między tymi dwoma krajami. Oczywiście im więcej by tego było, tym by było lepiej. Ale czy uważacie, że kultura znalazła odpowiednie miejsce w tych relacjach bilateralnych? Czy w wystarczający sposób no, dajemy jej uwagi? Bo bardzo często mówimy o gospodarce, o polityce. Wydaje mi się, że ta kultura trochę jednak ginie. Czy tak nie jest? No, pan już sugeruje oczywiście odpowiedź na to pytanie. Na pewno kultura by mogła mieć też szczególnie w sferze politycznej jeszcze większe znaczenie, zauważenie. Często jest tak, że jak chodzi o muzykę, to w jakichś ważnych kwestiach politycznych i też ekonomicznych odgrywa taką rolę towarzyszącą. Mnie się wydaje, że ta wymiana na poziomie obywatelskim, że tak się wyraża, bo społeczeństwa istnieje dosyć dobrze, ale faktycznie jakby to było może bardziej nagłaśnianie, by było więcej dużych projektów, które
które są nagłaśniane w obydwu krajach. Znacznie mocniej to by pewnie by było lepiej dla tego zjednoczenia narodów. Tutaj zgadzam się z Krzysiem, dlatego że uważam, że jesteśmy jakby na dobrej drodze, ale mogłoby być tego o wiele więcej i też w społeczeństwie jest to dobrze przyjęte. Trzeba sobie powiedzieć też, że kultura w Polsce, szczególnie jeżeli chodzi o teatr i film, jest w tej chwili bardzo podzielona i że to, co uważają niektórzy za kulturę albo za przejaw kultury, często tym nie jest. I dlatego ja jestem jakby ze swojej strony zadowolona z tej wymiany, jeżeli chodzi o filmy niszowe, o filmy arthouse, które często w Polsce, niemieckie filmy często w Polsce jakby nie są tak do końca pokazywane. Ja mam wrażenie, że my oglądamy w Niemczech więcej polskich filmów niszowych niż Niemcy oglądają, niż Polacy oglądają niemieckie. Tak, jesteśmy przy filmach, to od razu pytanie o Berlinale, bo to jest trzeci najważniejszy festiwal filmowy w Europie, po Cannes i Wenecji. W czasie tego ostatniego 30-lecia także polska obecność polskich artystów, filmowców była dość silna, także pani tam często bywa, pani Anno. Z których tych produkcji, tych nagród, których było kilka w ostatnim 30-leciu, pani jako aktorka jest szczególnie dumna, jeżeli chodzi o wkład no właśnie polskich filmowców w rozwój światowego kina, które pokazaliśmy na Berlinale? To jest bardzo trudne pytanie. Po pierwsze, ja żadnych z tych nagród nie dostałam, ale oczywiście... Jeszcze. Ale za każdym razem oczywiście byłam z każdej tej nagrody dumna. Muszę panu powiedzieć, że czasem boję się takiego bardzo narodowego patrzenia na kulturę, bo uważam, że wiele z tych filmów i też polskich filmów powstało dzięki środkom i też jakby całe zespoły filmowe i obsady filmowe są bardzo międzynarodowe i bardzo europejskie. I dlatego strasznie się boję, tak jak podczas Mistrzostw Świata czy Europy, wywieszać polską flagę i pokazywać, że tak, Polacy wygrali, bo mi się wydaje, że tak samo jak Europa, tak samo świat kultury potrzebuje bardziej zjednoczenia niż podzielenia. To jest jasne oczywiście, ale jest coś takiego, że też wnosimy jakąś pewną wrażliwość, prawda, narodową czy jakąś regionalną do ogólnego świata kultury i ta granica na Odrze Inesie Łuzrzyckiej nie jest tylko granicą między dwoma państwami, ale też trochę między dwoma światami, światem germańskim a słowiańskim. Wy często pracujecie nie tylko oczywiście z niemieckimi artystami, tylko z artystami z całego świata, no ale dzisiaj jesteśmy w tym kontekście polsko-niemieckim, to co wynika z tego połączenia słowiańsko-polskiego z tym germańsko-niemieckim, jeżeli chodzi o właśnie sztukę? Pytanie do pana Krzysztofa. No to jest bardzo ciekawe pytanie. Niełatwe może, żeby to tak generalnie odpowiedzieć. No, jak zawsze, jak się spotykają, albo inaczej powiem, jak dochodzi do jakiejś wymiany kultury, wymiany też poglądów, mentalności, jak się stykają różne mentalności ze sobą, no to dochodzi do rozwoju po prostu u każdego człowieka i też później w całym społeczeństwie. Czyli każda wymiana jakaś też oczywiście na poziomie kulturowym jest owocna i mnie się wydaje, że te różnice, bo to jest bardzo ciekawe, że te różnice między, tak jak to pan określił, germańsko-niemieckie, słowiańsko-polskie oczywiście są i może są znaczące, ale nie są takie olbrzymie. Czyli ja teraz mówię o sferze w muzyce, gdzie obcujemy oczywiście z tymi samymi dziełami i utworami, to zrozumienie siebie nawzajem i dojścia do jakichś wspólnych, nowych poglądów wcale nie jest może takie skomplikowane. No, muzyka ma ten uniwersalny język właśnie i też bazuje bardzo często na takich światowych utworach, które są uznane i grane w różnych zakątkach świata. A jak to jest w filmie, jak to jest w teatrze? Co powstaje z tej słowiańsko-germańskiej wrażliwości dla świata sztuki? Tak samo jak w muzyce, każde spotkanie, każda nowość jest inspiracją. To, co wcześniej powiedziałam, że jakby mam wrażenie, że ten podział w ostatnich latach, moim zdaniem, między germańsko-niemiecką a polsko-słowiańską sztuką
i też między tymi krajami stał się większy. To jest bardzo moja osobista opinia. Mam wrażenie, że byliśmy bliżej siebie, a teraz jesteśmy trochę dalej. I moim celem jest, żeby zarówno dla Niemców Polacy przestali być jakiegoś rodzaju egzotyką i też odwrotnie, że jesteśmy bardzo bliskimi sąsiadami, bliżej się nie da i wiele, wiele historia łączy nas w najróżniejszy sposób, prawda? I ja jak spotykam swoich polskich kolegów czy niemieckich kolegów, bo pracuje się różnie na planach, to ja lubię podpatrywać, jak pracują niemieccy aktorzy. Pracują czasem inaczej niż polscy. Też inaczej pracują aktorzy z Niemiec zachodnich, inaczej ze wschodnich. Nowa generacja też zupełnie inaczej pracuje. Ludzie inaczej obchodzą się z tekstem. Staram się z tego wyciągnąć jak najwięcej i dla siebie stworzyć coś nowego i mi się wydaje, że w teatrze jest tak samo. Mam wrażenie, że cieszę się, że też dużo ludzi pyta o polskie sztuki, dyrektorzy teatrów interesują się polską literaturą, chcą wystawiać Masłowską, wracają do Różewicza. Więc mam nadzieję, że to jest jakiś taki dobry trend, ale tak jak Krzysiu powiedział, to jest zawsze spotkanie i inspiracja. A jest coś takiego jak styl gry aktorskiej, bardziej polski albo bardziej niemiecki? No wiemy, że są różne warunki na planie, to wynika też jakby z tego przemysłu filmowego, ale jeżeli chodzi o sposób gry, Stanisławski na przykład, bardzo popularny w szkołach teatralnych w Polsce, czy on jest równie popularny wśród aktorów niemieckich i też trochę jak to wygląda wśród muzyków, jestem ciekawy, ale zacznijmy jeszcze od pani Anno. To znaczy ta szkoła, którą ja reprezentuję, to tutaj jest nazywana Szkołą Wschodnią i dużo aktorów... Co to znaczy? To znaczy była to bardzo ostra szkoła, pełna dyscypliny i przygotowania i ja bardzo przywiązuję się do tekstu i bardzo lubię pracować nad tekstem, bardzo lubię pracować nad słowem. I Niemcy bardzo szanują to i myślę, że tutaj, tak jak mówię, to jest ich szkoła wschodnia, że pracuje się z takim szacunkiem do tekstu. Natomiast spotykając jakby kolegów z Niemiec zachodnich, oni mają taki luźny stosunek do tekstu na planie. Przepisują wszystko, uważają, że jak coś nie pasuje, to należy to zmienić. My jesteśmy szkołą aktorską, w której uczono nas, że jeżeli tekst jest napisany, to autor jednak chciał coś przekazać tą formą zdania, tą strukturą zdania, że to nie był przypadek słowa, które dobrał. Więc powiedziałabym, że najbardziej różni nas praca nad tekstem. Natomiast ja nie wierzę w żadną specjalną metodę aktorską. Każdy z nas jakoś wypracowuje swoją własną. Ale faktycznie szkoła Stanisławskiego jest w Niemczech bardzo szanowana. Jestem dosyć zadowolona, że albo może nawet szczęśliwa, że w mojej szkole filmowej bardzo dużo na tej metodzie pracowaliśmy. Ale nie jestem zdania, że jest to jedyna dobra metoda i że dla każdego skuteczna. To jasne, ale liczy się sposób dochodzenia, prawda, do tej swojej indywidualnej drogi, do tego swojego stylu. A jak to wygląda w muzyce? Pan jest trochę takim miksem, można powiedzieć, bo już od młodych lat funkcjonował pan w tych obu światach, ale czy widział pan różnice, czy tutaj są różnice, przynajmniej na początku, w sposobie interpretacji właśnie utworów, grania między polskimi a niemieckimi muzykami? To jest bardzo ciekawe, bo ja bym to tak troszeczkę odwrotnie ujął niż to Ania opisała w sferze teatru czy pracą z tekstem i z literaturą. Mnie się wydaje, że podejście do muzyki tak generalnie rzecz biorąc zawsze jest czymś bardzo indywidualnym, więc tak zupełnie generalizować to bym nie generalizował, ale jak z moich osobistych doświadczeń, jakbym już musiał powiedzieć, że coś jest bardziej tak albo inaczej, to bym powiedział dokładnie odwrotnie, że tutaj w Niemczech jako dzieło muzykę na uczelniach jest takie bardzo, bym powiedział, teoretyczne i też takie wnikliwe podejście właśnie do tekstu, jako ja mówię teraz o utworze muzycznym, prawda? A że w Polsce, jak już bym miał generalizować, jest to bardziej takie uczuciowe, nie chcę powiedzieć romantyczne, ale takie bardziej podejście z brzucha. Znaczy to brzmi tak trochę negatywnie, ale mam to na myśli bardzo pozytywnie, prawda? Tak bardziej może... Po ułańsku. Dokładnie.
można tak powiedzieć, ale to jest tak bardzo generalnie i mnie się wydaje, że to też oczywiście zależy od indywidualnych profesorów, od szkół, czyli kto się gdzie wychował, u jakiego profesora, ale jak już to raczej w tą odwrotną stronę niż to, co powiedziała Ania. A czy jesteś w stanie, jeżeli mogę zadać pytanie, czy jesteś w stanie to wysłyszeć, bo tak jak aktorów się pozna po tych, którzy skończyli szkołę i tych, którzy nie skończyli, ewidentnie to widać w stylu gry, to czy jesteś w stanie wysłyszeć, gdzie ktoś się uczył? To znaczy, konkretnie może nie, ale jestem w stanie ocenić albo zauważyć, do czego ktoś bardziej przywiązywał uwagę i mogę wtedy domniemywać, prawda, że ktoś prawdopodobnie się wywodzi z takiej albo z innej szkoły, może bardziej ze wschodu, albo właśnie bardziej z zachodu. Ale właśnie, że tylko dodam, i to jest właśnie to ciekawe, bo my tak znowu dzielimy, jak ta zimna wojna tutaj, wschód, zachód. Polska i też Niemcy mają właściwie tą wspaniałą rolę, bym chciał powiedzieć, że są właśnie w centrum Europy. Polska geograficznie jeszcze bardziej niż Niemcy i są właściwie łącznikiem tych wszystkich różnych przemieszczeń z wschodu na zachód i też z południa i na północ. I to jest bardzo ciekawa, bardzo odpowiedzialna, ale też bardzo piękna rola, którą możemy zająć jako artyści w środku Europy. Ale są też te różnice w samym podejściu do kultury. Na przykład wróćmy na chwilę do filmu. Skąd ta niemiecka miłość do kryminałów? W Niemczech 90% filmów w telewizji to są kryminały. Tatort, czyli ten najpopularniejszy serial, gdzie pół republiki w niedzielę o 20:15 zasiada przed telewizorem i ogląda, w którym pani gra w tej kilońskiej wersji, no jest czymś najpopularniejszym. Kanclerz Merkel ogląda, żeby nie wiadomo, co się działo o 20:15, Angela Merkel musi go zobaczyć. Skąd ta miłość do kryminałów? Przychodzą mi bardzo śmieszne odpowiedzi na to pytanie. Proszę się nie powstrzymywać. Fenomen Tatortu, to jest taka moja teoria, jest dlatego tak zadziwiający, dlatego że właściwie każde miasto w Niemczech ma swój Tatort albo policajów i to powoduje, że łatwo się, że człowiek ma takie wrażenie, że jak jest ta grupa detektywów, że panuje taki porządek w jego regionie, że ktoś zadba o tę sprawiedliwość. Mam wrażenie, że to jest taka, na pewno jest to potrzeba rozrywki, bo wiele tych Tatortów, trzeba sobie powiedzieć, nie wszystkie, ale wiele jest to na wiele wyższym poziomie niż filmy, które codziennie lecą w niemieckiej telewizji, szczególnie państwowej. To jest na pewno jedna rzecz. A druga, to są filmy, które są bardzo przewidywalne. Wiadomo, jak się skończą, zawsze dobrze, są dobrzy i źli. Dobrze, chociaż jest zawsze jakieś morderstwo, prawda? Bo Tatort to jest miejsce zbrodni, dlatego no, umiarkowanie mówmy o tym dobrym końcu, bo to nie dla wszystkich się dobrze kończy. Zły początek, a dobry koniec. Dobry koniec, ale to jest też taka satysfakcja, którą ktoś może przeżyć. Myślę, że to zna każdy z nas, kto przynajmniej jeden kryminał obejrzał albo przeczytał, że wiedział, kto jest mordercą i najczęściej w niemieckim Tatorcie to jest właśnie ten, to często, często przeszkadza, ale że na końcu człowiek ma taką satysfakcję, że sam właściwie mógł być detektywem i ten poniedziałek może być zupełnie inny, jak się ta niedziela tak cudownie skończyła. No akurat często to pani wie jako patolożka grająca tę rolę lekarz medycyny sądowej w Tatorcie, kto jest najbardziej podejrzany. A co jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, kameralną? Ona ma zupełnie inną pozycję w Niemczech, popularność w Niemczech niż w Polsce. Jest pewnie wiele przyczyn takiej sytuacji, ale co by pan, panie Krzysztofie, przeniósł z tej popularności, znaczenia tej muzyki właśnie klasycznej, kameralnej w Niemczech do Polski, żeby wypełnić sale koncertowe? No mi się wydaje, że ten proces już trwa i w Polsce oczywiście szczególnie młodzi ludzie, którzy jeszcze są na uczelniach i tworzą zespoły i jeżdżą po świecie, też tym zachodnim świecie, który jest bardzo istotnym graczem na rynku i też kolebką oczywiście wielu wspaniałych dzieł, zaczynają tworzyć taką, no jakby to powiedzieć, no takie zrozumienie tej muzyki kameralnej coraz więcej też w Polsce i jestem przekonany, że to jest kwestia 10-20 lat i w Polsce muzyka kameralna, klasyczna będzie na
podobnym poziomie, jak chodzi o zainteresowanie, jak w Niemczech. Chciałem tylko dodać na fikę, przepraszam, tak od siebie a propos Tat Ortów, że moja żona, która jest Polką, się nie wychowała w Niemczech tak jak ja i też nie studiowała, znaczy studiowała w Austrii akurat, ale powiedzmy te korzenie polskie są jeszcze dużo mocniejsze niż u mnie, to też zasiadujemy co niedzielę i czekamy na te Tat Orty. Mamy oczywiście naszych ulubionych, tylko do nie tego mów... należy też Tator z Kiloni, no. Na przykład berliński, który jest zupełnie w innym stylu i też siadamy i kibicujemy i się patrzymy, kto kogo i dlaczego zabił. I co, ale udaje wam się odgadnąć, kto jest mordercą? Ja mam, jak mam być szczery, dla mnie to nie jest wcale takie zawsze oczywiste. Mnie się wydaje, że trochę to też Ania powiedziała, że te Tat Orty żyją może nie tylko z tego dochodzenia, tylko właśnie wszystkiego, co się dzieje naokoło. Tak, ja to odbieram jako nie aktor i jako słuchacz, że mamy to zabójstwo zazwyczaj na początku, znamy tych detektywów, a potem co się dzieje i jak oni to zrobią i kogo na drodze spotkają, to jest właściwie to najciekawsze i szczególnie to, że w każdym Tat Orcie to się dzieje w różny sposób. Wiemy, że kultura, czy to świat teatru, filmu, czy świat muzyki klasycznej, jednak zawsze była połączona z rozwojem pewnych ośrodków, głównie miejskich. I pytanie dzisiaj do was, po 30 latach nowych relacji, nowej Polski, demokratycznej, wolnej Polski ze Zjednoczonymi Niemcami, powiedzielibyście, bo wy żyjecie w dwóch światach, jesteście takimi betweeners, można powiedzieć, pomiędzy polskim i niemieckim światem. Która stolica dzisiaj oferuje więcej kreatywności, więcej wolności, Berlin czy czy Warszawa? To są dwie różne rzeczy, kreatywność i wolność, tak? Ja bym powiedziała, że więcej wolności oczywiście oferuje Berlin, a więcej kreatywności nie wiem, bo Berlin mam na co dzień i Berlin jest niesamowicie kreatywny, każda dzielnica jest inna. Natomiast Warszawa zaskakuje mnie za każdym razem. Jak wjeżdżam, myślę sobie, że to jest najnudniejsze miasto na świecie. Po czym jak zaczynam się po tym mieście poruszać, to zaczyna mnie coraz bardziej fascynować i też wystawy i przedstawienia teatralne i polscy aktorzy i dlatego, znaczy trudno odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli chodzi o wolność jest to dla mnie jasne, jeżeli chodzi o kreatywność, to nie wiem. A nie macie jeszcze tak zupełnie już abstrahując od sztuki i filmu, że jak się wjeżdża do Warszawy to wszystko jest szybsze niż w Berlinie, że jednak Berlin oferuje taki bardziej slow life niż Warszawa? Krzysiu, co byś powiedział? To znaczy, Berlin po prostu ma tak dużą powierzchnię, że łatwo się po prostu wszędzie tak, że tak powiem, rozprzestrzenić i przez to nie ma może takiego ścisku jak w Warszawie, ale na pewno obserwowałem, ile razy jadę do Warszawy, rok na rok, uważam, że to miasto jest coraz ciekawsze, tak jak nie wiem, 20 lat temu nie znosiłem jechać do Warszawy, teraz uwielbiam jeździć do Warszawy, ale mi się wydaje, że to co Ania powiedziała jest bardzo... To przepraszam, tylko muszę podkreślić, bo to są dla nas bardzo ważne słowa, mówię z perspektywy Warszawy w ustach krakowianina. Dokładnie. No, oczywiście, że przez to, że Polska jest, znaczy, jak teraz mówię, strukturalnie stworzona centralnie, no to w Warszawie siłą rzeczy się dzieje najwięcej rzeczy. Też mówię to oczywiście jako też Krakowiak czy Krakowianin, nie wiem jak to powiedzieć. Ale ja chciałem powiedzieć, nawiązać do tego, co Krakus Ania powiedziała. Bardzo ważne dwa słowa. Wolność i kreatywność. Mnie się wydaje, że ograniczenie wolności zawsze sprzyja też kreatywności, więc liczę jak na razie na Warszawę. To nie jest pozytywna puenta, chociaż dla sztuki nie wiadomo. To jeszcze tylko na koniec powiedzcie proszę, bo chciałem porozmawiać o tym na końcu. Wiem, że pani Anno, bo też ostatnio pani to powiedziała, chce wrócić do Polski, żeby znowu zagrać w jakimś polskim filmie, to na to czekamy, ale jak robi się karierę artyście z polskimi korzeniami w Niemczech. Wy już macie pewne etapy za sobą. Dla pana może to było, panie Krzysztofie, trochę bardziej naturalne, dlatego że pański tata już grał w najlepszej orkiestrze świata, berlińskich filharmonikach. Pan znał dokładnie już tę przestrzeń. Pani Aniu, ta historia, też ją znamy, bo ona się zaczęła od castingu w Hamburgu, na który pani nie mogła pojechać z przyczyn finansowych. No ale od 15 lat już pani mieszka za Odrą i Nysą i tam pani głównie robi karierę. To jak to jest? Czy to jest rzeczywiście bardzo
bardzo trudno, że najpierw właśnie dostaje się tylko takie mniejsze role, głównie kobiet ze wschodu, trzeba przejść pewne etapy. Jak wam się to udało, jak patrzycie już w tej chwili z pewnej perspektywy? To znaczy ja staram się nie patrzeć wstecz, bo to była naprawdę bardzo żmudna praca i nie wiem, jak to jest u muzyków, ale aktorów ta praca nigdy się nie kończy. Więc była to długa droga i przyjechałam do Niemiec, nie mając, znaczy mówiąc, mając nazwisko, które trudno napisać dla Niemców i wymówić. I udało mi się osiągnąć taki poziom, że ludzie kojarzą nazwisko, już potrafią, już nie robią tyle błędów, jak piszą do mnie e-maile. I jakby znamy się, dużo reżyserów castingów mnie zna. Była to bardzo długa droga i tak faktycznie były to na początku małe role. Miałam szczęście. Życie aktora jest pełne szczęść i nieszczęść i te szczęścia zawsze nas trochę przesuwają kawałek dalej. I miałam dużo szczęścia co do ról i co do reżyserów, z których pracowałam, dlatego nie mogę narzekać. Ale mogę tylko powiedzieć, że jest to praca, praca i jeszcze raz praca. Jak to było u pana, panie Krzysztofie? Jak pan to ocenia z perspektywy iluś już lat i też pozycji, którą pan osiągnął? Koncertmistrz w berlińskich filharmonikach. No to jest pan po prostu w promilu muzyków światowych, którzy marzą o takiej pozycji. Znaczy w muzyce jest w pewnym sensie łatwiej, bo nie mamy tej bariery językowej, prawda? Więc tutaj na pewno to jest ułatwienie. A poza tym oczywiście to, co Ania powiedziała, też szczęście i oprócz umiejętności, nawet bym powiedział, im się jest lepszym, tym więcej szczęścia potrzeba. Ale na pewno mogę to mówić z perspektywy mojego zespołu, czyli Filharmoników Berlińskich, że pochodzenie właściwie nie gra żadnej roli. U nas gra jest ponad połowa zespołu, a jest nas 130 muzyków. Jest cudzoziemcami z całego świata, wszystkie wyzwania, wszystkie orientacje, przepraszam, że to powiem, i w ogóle o tym nie ma mowy. Liczy się to, jak kto zagra. Lat nowych relacji polsko-niemieckich, wolnej, demokratycznej Polski ze Zjednoczonymi Niemcami. Ten traktat otworzył nowy rozdział, no i to, co się wydarzyło wcześniej oczywiście, czyli upadek muru, zjednoczenie Niemiec, wolna Polska, rozpad Związku Radzieckiego, no ale dzisiaj jesteśmy w tym kontekście tego traktatu 30-lecia i patrząc z waszej perspektywy, czyli historyków, co byście powiedzieli, na jakim etapie wzajemnego zrozumienia, wzajemnego poznania perspektyw historycznych dzisiaj jesteśmy, po tych 30 latach? Czasem bywa różnie, bo się kłócimy, niektórzy politycy instrumentalizują niektóre wydarzenia historyczne, no ale przez te 30 lat się wiele wydarzyło w waszym obszarze. Dzisiaj na jakim etapie jesteśmy? I może byśmy zaczęli od profesora Borodzieja. Ja bym powiedział tak, że jesteśmy na etapie normalności zamiast normalizacji. To znaczy, że stosunki wśród historyków są od kilku dekad znakomite. I tu w ogóle nie występują te wszystkie bzdury o tym tysiącletnim konflikcie polsko-niemieckim, o odwiecznej wrogości, o tym, że Niemcy są obok Rosji naszym naturalnym wrogiem. To wszystko moim zdaniem z takiej lepszej historiografii polskiej zniknęło. A jaka jest ta różnica między normalnością a normalizacją, panie profesorze? Jakby pan jeszcze zechciał to wyjaśnić? Normalizacja to jest pojęcie z czasów PRL, gdzie było dosłownie sformułowane, że nie jesteśmy zainteresowani normalnością stosunków. To jest taka decyzja Biura Politycznego z 1972 roku chyba, tylko normalizacją, tak żeby ucywilizować stosunki, nawiązać stosunki dyplomatyczne, ale już nic więcej. A my od 1989 roku jesteśmy na etapie
normalności naszych stosunków. I to oznacza, to będzie punkt trzeci, że nie musimy się kochać, bo narody rzadko się kochają, tylko ze sobą współżyć. Ja obserwuję w Polsce, Felix to na pewno jakoś uzupełni i skoryguje, ja obserwuję w Polsce dwa zjawiska. Jedno to jest taki tradycyjny antygermanizm czy germanofobia, która jest głęboko zakorzeniona. A drugie, że ci młodzi ludzie, którzy jeżdżą do Berlina, przede wszystkim, wracają zachwyceni, bo to jest takie miasto wielokulturowe, w którym nie jest łatwo żyć, ale które nie jest drogie i w którym przestrzenie oddziaływania społecznego, międzyludzkiego są niewiarygodnie szerokie. A nie ma trzeciej grupy ignorantów, którzy nie są ani po tej stronie? Ona nie jest największa? Nie wiem. Nie jestem w stanie tego zmierzyć, czy rolnik ze wsi, nie wiem, podkarpackiej czy podlaskiej kiedykolwiek był w Berlinie. Może nigdy nie był i sobie pielęgnuje swoje urazy z czasów okupacji odziedziczone po rodzicach, tak? I dobrze mu z tym. Nie potrzeba mu żadnej korekty. Jak mówię, no nie jestem w stanie tego zmierzyć. Rozumiem. Panie profesorze, to jeszcze zapytajmy, jak to widzi doktor Ackermann. Pan powiedział, że nie trzeba się kochać, ale też chodzi o to, żeby właśnie była normalność, żeby się nie nienawidzić. Pan także mówi o tym często, że chodzi o to po prostu, żeby się słuchać nawzajem. I też w tym pytaniu pytałem o to i chcę usłyszeć pańską perspektywę, panie doktorze, na jakim etapie tego wzajemnego słuchania, patrząc na ten dyskurs historyczny, po 30 latach tego funkcjonowania tego traktatu polsko-niemieckiego jesteśmy. Zgadzałbym się z początkiem wystąpienia kolegi Brodzieja o tym, że faza normalizacji się zakończyła, ale zauważyłem, że ta nowa normalność, ona trochę też polega na tym, że dialog polsko-niemiecki cały czas ma charakter normatywny, więc jest, uważa się, że to powinno być, że to jest ważne, że to samo sobą jest jakąś wartością i to należy zrozumieć na tle historii jednak XX wieku i tej wiedzy o tym, że tak nie było zawsze. I taka rzecz, która mi się, którą zauważyłem, że ten dialog polsko-niemiecki był zawsze dosyć asymetryczny, więc był bardzo zdominowany przez strona niemiecka miała więcej zasobów do wrzucenia do wspólnego worka albo do obrabiania przestrzeni historycznej. I to się zmieniło na przestrzeni ostatnich 10 lat, 15, że jednak jest większa równowaga. Strona polska posiada w sferze naukowej też, stricte naukowej, ale też w sferze tego, co nazywamy polityką historyczną, znacznie więcej zasobów i używają jakby do, wykorzystują właśnie w różnych formach rozmowy, dialogu i to jest, to się zmieniło na przestrzeni ostatnich 20-30 lat. Rozumiem, czyli mówisz, że... Tak. Bo mówi pan, że te zasoby po niemieckiej stronie są większe, ale na przykład to było też, to zawsze jest widać, ale w tym roku też było widać, jest polsko-niemiecka nagroda dziennikarska imienia Tadeusza Mazowieckiego, przyznawana między innymi przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Zeit Stiftung. I tam zawsze wygrywają prace historyczne, głównie niemieckich kolegów, którzy za każdym razem mówią, że my musimy ciągle przypominać o różnych wydarzeniach, na przykład z okupacji niemieckiej w Polsce, bo w Niemczech to kompletnie nie jest znane. Czyli jak to się dzieje, że z jednej strony te zasoby naukowe są większe w Niemczech, ale jeżeli chodzi o wiedzę opinii publicznej na temat tego, co wydarzyło się po wrześniu 1939 roku, w Polsce są mniejsze wśród populacji. Wśród
Polaków, tak? Nie, wśród Niemców właśnie, że wśród Niemcy wiedzą zdecydowanie mniej na temat tego, co się wydarzyło po wrześniu 1939 roku, bo dla Niemców często wojna oznacza przede wszystkim starcie ze Związkiem Radzieckim i Holokaust. Mogę odpowiedzieć na to pytanie. Mi się wydaje, że jest duży kontrast między tym, co wykonało niemiecka historiografia w tym okresie, że mamy dosyć dużo prac, i ta wiedza jest dosyć obszerna i też głęboko w niektórych sprawach, ale to nie oznacza, że zwykła niemiecka rodzina uświadomiła sobie znaczenie udziału własnego dziadka w tym pochodzie na wschód. I tu jest dużo. Dlaczego? Z różnych względów w NRD, dlatego że to było antyfaszystowskie państwo, na Zachodzie, dlatego że Zachód Niemiec już po latach 60. jest przekonany, że on swoje zadania domowe odrobił, i w bardzo wielu rodzinach, właśnie się tym teraz zajmowałem na przykładzie własnej rodziny, leżą jeszcze albumy z wojny, gdzie wyraźnie widać, gdzie był dziadek i co się tam wydarzyło naokoło, i o tym zazwyczaj nie mówiono, nie przekazano tej wiedzy jeszcze z pokolenia właśnie dziadków tych właśnie członków Wehrmachtu do kolejnego pokolenia, a teraz już wyrasta pokolenie, które w ogóle o tym nie wie, że było coś takiego. I to mi się wydaje, że to jednak zmieni też stosunki polsko-niemieckie o tyle, że wiedza o wojnie, o zbrodniach dokonanych na obywatelach RP, że to nie jest żadną podstawą do rozmowy, dlatego że ona po prostu nie istnieje u wielu Niemców. A to się zmienia, ta wiedza się zwiększyła w ostatnich tych 30 latach, czy wręcz przeciwnie, im więcej czasu mija od wojny, tym ta wiedza maleje, plus oczywiście zmienia się także struktura niemieckiego społeczeństwa. 25% Niemców dzisiaj ma imigranckie korzenie, w związku z tym oni mają inny stosunek, także rodzinny, mówi pan, że niektórzy są w stanie odnaleźć zdjęcia dziadka z Wehrmachtu, ale nie wszyscy mieli dziadka Wehrmachtu. 25% Niemców współczesnych nie miało dziadka Wehrmachtu, bo miała dziadka w Turcji, w Rosji albo w Polsce na przykład. Znaczy, może Włodek chce coś na ten temat powiedzieć, ja mogę tylko powiedzieć, że tu się nakłada kilka procesów i jeden proces ja bym nazywał globalizacją, że po prostu Niemcy jakby odnajdują się teraz, że tak powiem, w odniesieniu do globalnych spraw, i Polska po prostu jest tylko jednym z sąsiadów i jedną z wielu społeczeństw, które cierpiały, że tak powiem, pod okupacją niemiecką, więc jest to temat po prostu nieco peryferyjny, tak można powiedzieć bardzo neutralnie, co nie znaczy, że w ogóle nie ma wiedzy, albo że ona znika, to tak nie jest, ona jest na Wikipedii, można wszystko sprawdzić, nie? I w telewizji jest dużo o II wojnie światowej, ale to się nie przekłada na myślenie o własnej rodzinie i o roli zwykłych Niemców. Jak pan to tłumaczy, panie profesorze? Mein Opa war kein Nazi. To jest taki klasyk Wetzlera, który zrobił karierę także w Polsce. To jest o tym wypieraniu przeszłości przez jedno pokolenie albo i więcej. Natomiast to, czego Polacy chyba nie rozumieją z tych wszystkich zbrodni niemieckich, to jest to. Die Herren Menschen. Właśnie o starostach niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie, który dość dokładnie pokazał, że to nie byli tylko SS-mani, nie byli sadyści, nie był komendant obozu w Auschwitz, tylko to byli tacy zwykli niemieccy urzędnicy, którzy zarządzali wielką grupą polskich urzędników, bo przecież niemiecka okupacja polegała na zasadzie kolonialnej. To znaczy, że my dajemy osobę na czele grupy, instytucji, a całą resztę wykonują Polacy. No i ci Herrenmenschen z książki Rota to są absolutnie normalni Niemcy. Urzędnicy oddelegowani z Rzeszy do zarządzania Generalnym Gubernatorstwem. I że to się Polakom w głowie nie mieści, bo
dominuje ten obraz właśnie gestapowca tak zwanego. To osobny temat. Ale jak mogę przerywać, to wydaje mi się, że to ten sam problem występuje po stronie niemieckiej, że strona niemiecka też nie wyobraża sobie nazisty jako ojca rodziny z czworgą dzieci, który jest chrześcijaninem, który zazwyczaj ma doktorat z prawa. I jest jeden powód, dlaczego taki jest, dlatego że Bundesrepublik powojenna była zbudowana przez takich ludzi. To byli ludzie, którzy mieli prawo zakończone, którzy mieli czworga dzieci, którzy byli chrześcijanami i którzy służyli normalnie właśnie na takich pozycjach, jak powiedziałeś. I mi się wydaje, że to jeszcze nie zostało do końca uświadomione, że nazista to nie jest właśnie, to nie jest to samo zło, jak sobie wyobrażamy właśnie na tle historii o Auschwitz i tak dalej. Chociaż trzeba powiedzieć, że tutaj taką intelektualną podporą, no to już była książka Hanny Arendt, Banalność zła, która pokazała, że bardzo łatwo jest się w stanie stać częścią zła w systemie, który jest po prostu zły, totalitarny, i to już jest, to były lata 60. ubiegłego wieku. Panie profesorze, ja mam trochę inne wrażenie niż pan, jeżeli chodzi o Polskę, dlatego że jest tutaj ta dyskusja, żeby nie mówić naziści, tylko żeby mówić Niemcy, że jakby część środowiska politycznego w Polsce właśnie chcę podkreślać, że prawie wszyscy byli, albo wszyscy byli zbrodniarzami w czasie II wojny światowej, mówiąc właśnie to, żeby nie używać słowa naziści, tylko żeby mówić Niemcy. Tak, ale tutaj pan przechodzi do zupełnie innej płaszczyzny, czyli do wygrywania przeszłości kosztem teraźniejszości. I tu przechodzimy do takiej bardzo prostej metafory, że Bruksela to jest jak Moskwa. W Brukseli rządzą Niemcy i znowu oni dominują, tak jak Moskwa nad nami dominowała. No i ja uważam tę politykę PiS-u za haniebną, szkodliwą, bo po raz pierwszy po tym traktacie z 90 i 91 roku mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Polska i Niemcy są sąsiadami, które, jak mówiłem, nie muszą się kochać, ale współżyją ze sobą normalnie. Są członkami. Tak, chociaż panie profesorze, trzeba powiedzieć, że ta dyskusja akurat dotycząca Niemców nazistów nie obejmuje tylko środowiska PiS-u, że ona w Polsce jest dość szersza, żeby wszystkich Niemców obarczać winą za drugą wojnę światową, żeby nie widzieć różnic, że byli różni, także pierwszymi ofiarami Hitlera oczywiście byli niemieccy komuniści czy socjaldemokraci. Tak, tylko że to właśnie w polskiej dyskusji los Schumachera, Telmana nie odgrywa żadnej roli. Liczy się Holokaust, no i właśnie zbrodnie popełnione na Polakach. Ja nie myślę, żeby Newsweek, Polityka, Gazeta Wyborcza miały w tej sprawie wątpliwości. To jest naprawdę domena prawej sceny politycznej. Ale jak mogę się wtrącać znowu, to wydaje mi się, że wpadliśmy trochę teraz w taką pułapkę właśnie wystawioną, że jednak nie rozmawiamy o historiografii, o tym, co się dzieje właśnie, znaczy o wiedzy, która się tworzy i o tych dyskusjach. I chciałbym tylko powiedzieć, że mam takie wrażenie, że to jest częściowo związane z tym, że de facto znaczenie III Rzeszy i zbrodni niemieckich wyrasta cały czas, jakby znaczy do politycznego wykorzystania na użytek wewnętrzny, powiedzmy. Zgadzam się, że to jest szkodliwe, ale co jest dla mnie ciekawsze, właśnie na tle pytania z początku naszej rozmowy, że nie wiąże się to z żadną pracą czy z żadnym wkładem do rozwoju nauki właśnie i do badań na tym tematem. Właściwie jest to temat, który znika z naszych oczu i nie wiem, ja z punktu widzenia Niemieckiego Instytutu Historycznego trzeba by mogło powiedzieć, że po prostu ilość młodych kolegów, którzy są w ogóle w stanie czytać niemiecki rękopis, choćby pisane maszyną, maleje cały czas. I to się wiąże z tym, że po prostu
ta popularność Berlina, powiedzmy, z jednej strony wśród młodych ludzi i te groźby właśnie, że Bruksela to taka nowa Moskwa niemiecka, taki Ribbentrop-Molotow, tak, współczesny, że to się nie wiąże, w ogóle to się nie przekłada na nic. I tu ja widzę, że na przestrzeni naukowej, i ja widzę tu pewien problem, że mamy duże pole nieobrabiane, pustki, nie wiem, jeżeli już idziemy dalej, wcześniejsze okresy, w ogóle ludzie, nie ma na przykład w wielu miejscach, gdzie są archiwa, gdzie większość archiwaliów są pisane ręcznie po niemiecku, tam na przestrzeni archiwum i miasta jest kilka osób, którzy są w stanie to czytać w ogóle, nie mówiąc już jeszcze o pracach naukowych, które powstają na bazie tego. I tu ja widzę pewien dylemat, czy taką tendencję, że jednak to, jak traktowane są Niemcy teraz politycznie, już szósty rok, że to się przekłada też częściowo na to, że to po prostu jest proces, który tak dalej będzie się rozwijał. Panie profesorze, według pańskich kryteriów, no to w zasadzie już nic się nie da zrobić w relacjach polsko-niemieckich, bo już jest wszystko idealnie, bo pan uważa, że nie trzeba się kochać, chodzi o to, żeby się nie nienawidzić, tylko żeby się słuchać i że to jest ta normalność. I pan mówi, że właśnie jesteśmy na jej etapie, czyli już nic nie zostało do zrobienia. Dla historyków bardzo mało, bo nasze prace nie są czytane. Czyta się to, co jest właśnie w umownym internecie. Mamy jakoś tam funkcjonujące relacje, no tam wiadomo, że 1/3 polskiego eksportu to są Niemcy i tym podobne. Jesteśmy z Niemcami tak blisko związani, jak nigdy nie byliśmy. Znaczy, jak, no tak, od czasu pierwszego rozbioru Polski. Nie byliśmy. Jesteśmy w tym samym sojuszu militarnym, w tej samej Unii Europejskiej. I tu historycy już mają naprawdę strasznie mało do wykonania, zwłaszcza, że mają świadomość tego, że no właśnie ich prace nie są czytane. To smutne, ale nie wiem, czy tak jest. Jednak jest ileś osób, które cały czas czyta wasze prace. Panie doktorze, jak pan na to patrzy? Czy faktycznie już jest koniec, już się nic nie da zrobić? W tym już dla was się skończyło, że to już, czy jest jeszcze coś? Ja się nie zgadzam, dlatego że ja uważam, że właśnie patrząc stricte historiograficznie, że jest bardzo dużo do zrobienia i że jakby jest dużo zadań domowych i przede wszystkim jest taka praca u podstaw potrzebna, więc to, o czym mówiłem na początku, że brakuje, szczególnie po stronie polskiej, specjalistów od spraw niemieckich, co jest zadziwiające. Brakuje ludzi, którzy czytają rękopisy niemieckie, ale którzy się też tym w ogóle interesują, co było w XIX wieku w tych częściach rozbiorów, gdzie administracja była niemieckojęzyczna. I wydaje mi się, że na tym tle jest jeszcze mnóstwo do robienia. A pytanie, jak trafimy do czytelników, no to z tym pytaniem się borykamy na co dzień i Łodek całkiem dobrze się sprawuje z tym. I dzięki też takim rozmowom też można trafić i właśnie to zrobiliśmy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Die Zahlen im deutsch-polnischen Wirtschaftsaustausch sind hervorragend. Polen ist im Februar dieses Jahres erstmals zum fünften Handelspartner Deutschlands geworden. Wir sind sogar vor Italien. Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Polen belief sich 2020 auf 122,9 Milliarden Euro. Ich weiß, dass keiner mag die große Zahl, aber das ist enorm viel Geld. Hat der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag diese Entwicklung ermöglicht? Wie sehr hat er dazu beigetragen in Ihren Augen? Frau Wabno-Falenska. Vielen Dank für die Einladung. Im Juni 1991, ich muss mit einer Bemerkung Frau Domosua anfangen, war ich eine junge Doktorandin an der Universität Tübingen und habe an meiner Doktorarbeit geschrieben. So habe ich die Unterzeichnung des Vertrags im Fernsehen gesehen. Das hat aber mein Leben bestimmt sozusagen.
Weil wir 30 Jahre des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundliche Zusammenarbeit feiern, sollen wir vielleicht daran erinnern, dass bis 1990 Deutschland und Polen oder ab 1990 Deutschland und Polen neue Nachbarn geworden sind. Und natürlich waren beide Länder daran interessiert, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ein gutes Verhältnis zueinander aufzubauen. Aber wie macht man das nach so vielen Jahren Feindschaft? So sehe ich den Nachbarschaftsvertrag als ein sehr gutes Instrument. Aber sprechen wir von Wirtschaft. Der Nachbarschaftsvertrag hat eine 3 Seiten Präambel und 38 Artikel. Dieses Büchlein lag übrigens auf meinem Schreibtisch 6 Jahre lang in der polnischen Botschaft. So, Wirtschaft steht, vielleicht sollen wir daran erinnern, Folgendes in der Präambel. Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Polen in der Erkenntnis, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit ein notwendiges Element der Entwicklung umfassender Beziehungen auf einer stabilen und festen Grundlage sowie beim Abbau des Entwicklungsgefälls und bei der Stärkung des Vertrauens zwischen beiden Ländern und ihren Völkern ist. So sind die beiden Seiten übereingekommen. Und jetzt kommt der Artikel 9. Ich werde den Artikel nicht in der Gänze zitieren. Aber der Artikel 9 hat 3 Absätze, sehr wichtig. Der erste Absatz spricht über die Ausweitung und Diversifizierung unserer wirtschaftlichen Beziehungen, über die günstigen Rahmenbedingungen. Und die Zahlen, die Sie, Herr Redakteur, genannt haben, sprechen für sich. Handelsaustausch, Zusammenarbeit, Investitionen. Die Vertragsparteien waren sich auch darüber einig, dass in Polen ein wirtschaftliches Umgestaltungsprozess stattgefunden hat. Und ich möchte daran erinnern, dass Deutschland tatsächlich nach der Unterzeichnung des Vertrags Polens Anwalt war, bei den polnischen Bemühungen um Beitritt erst zur NATO und dann EU geworden. Also man kann sagen, dass der erste und zweite Absatz. Und lassen Sie mich vielleicht noch eine 3. Zahl nennen. Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung Polens im Rahmen einer voll entwickelten Sozialmarktwirtschaft steht in dem Vertrag. Und es wurde auch über Entwicklungsunterschiede gesprochen. Dazu soll man vielleicht erinnern, die deutsche Wirtschaft hat ein Bruttonationalprodukt 3,8 Millionen US-Dollar. Polen hat Bruttonationalprodukt 600 Milliarden US-Dollar. Also das ist immer noch ein Verhältnis 1:6, aber die Konvergenz ist auch im Gange. Vielleicht so viel zum Artikel 9 des Vertrags. Genau, lassen wir die anderen Artikel, es gibt insgesamt 38, vielleicht jetzt im Moment auf Seite. Und Frage, gibt es nur Artikel 9? Nein, gibt es mehrere. Da ist ja da im Präambel, aber auch in mehreren, wie sollte dieser Austausch quasi und Zusammenarbeit aussehen und vertiefen werden. Aber lassen Sie uns sprechen, was ist daraus geworden? Herr Gutheil, würden Sie sagen, das ist nur eine Höflichkeit zu sagen, dass dieser Vertrag hat dazu beigetragen, dass die Zahlen, die ich früher genannt habe, so gut aussehen? Oder ist es tatsächlich so, dass der Vertrag war ganz entschieden, wenn wir über die wirtschaftliche Entwicklung zwischen Deutschland und Polen sprechen? Ich glaube, Eva hat das Entscheidende schon genannt. Sie hat gesagt, es war bestimmend für ihr Leben. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Ein Vertrag ist ja erstmal nur ein Stück Papier. Das hat ja noch wenig zu bedeuten. Und wir haben es ja auch gehört, der Vertrag ist eher proklamatorisch. Er hat viele große Worte, aber es geht letzten Endes erstmal darum, einen Rahmen zu setzen. Und entscheidend ist, was daraus gemacht ist und der Geist, der dahinter steckt. Und das war die Zeit, das war eine Zeit des Aufbruchs. Es war eine Zeit, in der Andrzej Czepiowski gesagt hat, der Weg Polens nach Europa führt nur über Deutschland.
Es war eine Zeit, wo Herr Außenminister Skubiszewski, der ja einer der Mitverhandler dieses Vertrages war, von einer Interessengemeinschaft sprach zwischen Polen und Deutschland. Also zwei Länder, die historisch durch die Verbrechen der Deutschen an Polen und dann anschließend durch die Trennung Europas so voneinander getrennt waren, fanden sich plötzlich auf einer wichtigen Basis wieder. Und der Vertrag ist ja nur wenige Monate nach dem Grenzvertrag geschlossen worden. Der Grenzvertrag hat ein Kapitel sozusagen juristisch abgeschlossen. Und der Nachbarschaftsvertrag hat ein neues Kapitel angestoßen. Aber entscheidend ist, was daraus gemacht wird. Mit die konkretesten Punkte im Vertrag, die beziehen sich darauf, regelmäßig auf allen Ressortebenen miteinander zu sprechen, politisch. Und das ist dann der Punkt, wo die konkreten Resultate folgen müssen. Das macht dann den Wert eines solchen Vertrages aus. Aber Eva hat auch ganz wichtig das Zitat gebracht zum Thema Vertrauen. Es steht in dem Vertrag drin, und das ist wirklich interessant, die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist ein notwendiges Element der Entwicklung beiderseitiger Beziehungen und soll der Schaffung des Vertrauens zwischen unseren Völkern dienen. Also Wirtschaft als Vertrauensbasis. Und es ist ja häufig so, dass Unternehmer die Ersten sind, die Grenzen überwinden, die Gräben überwinden, aus reinem Pragmatismus teilweise, aber dadurch entstehen eben auch Beziehungen zwischen Menschen, zu Arbeitgebern, zu Kunden, zu Partnern. Dadurch werden eben auch, wird Verständnis geschaffen und dem trägt der Vertrag Rechnung. Und was Eva auch schon richtig ansprach, er macht Deutschland auch zum Partner in Sachen Weg nach Europa. Und es hat sicherlich einen wichtigen Anteil daran gehabt, dass dann 2004 Polen auch in die Europäische Union aufgenommen werden konnte. Deutschland hat sich da sehr stark für eingesetzt. Und damit ist natürlich das Wachstum in Polen dann nochmal, damit dann richtig in Schwung gekommen. Also es sind verschiedene Elemente, aber ich denke, dass der Nachbarschaftsvertrag ein wichtiger Baustein dahin war, dass heute Polen wirtschaftlich in Europa steht, wo es steht. Und dass eben auch das Verhältnis zu Deutschland wirtschaftlich sich so entwickeln konnte, wie es sich entwickelt hat. Und was sind die Ursachen dieses deutsch-polnischen Wirtschaftserfolges in Ihren Augen? Weil natürlich, es ist nicht nur so, ich habe das früher gesagt, also jetzt gerade Polen ist vor Italien wichtiger im deutschen Handel geworden. Dann was sind die Ursachen dieses deutsch-polnischen Wirtschaftserfolges, Herr Gutheil? Also Polen hat, glaube ich, ganz zu Recht den Ruf des Robert Lewandowski der europäischen Wirtschaft sich ergattert, erkämpft, wenn man so möchte, denn es war ja ein harter Weg vom Balcerowicz-Plan, Schocktherapie, viele Menschen, denen es nicht gut ging danach. Aber jetzt eben langfristig sehen wir, dass es eine Menge gebracht hat für das Wachstum im Land. Wir sehen, dass Polen sich sehr viel schneller entwickelt hat, konsequenter entwickelt hat als andere Länder in Mittelosteuropa. Polen ist heute mit weitem Abstand das Schwergewicht in dieser Region. Natürlich sind da einige sehr wichtige Faktoren zu nennen. Es gibt die große Nähe zu Deutschland, es gibt enge Verbundenheit, auch was Investitionen angeht, die nicht zuletzt ja auch ein Ziel des Nachbarschaftsvertrages waren. Ich denke, dass die Entwicklung folgerichtig ist und dass sie logisch ist. Polen und Deutschland sind sich so nah, wirtschaftlich so nah wie wahrscheinlich kein anderes Paar in Europa, vielleicht Deutschland und Frankreich noch. Aber wenn wir auf die Zahlen schauen, dann merken wir, dass Polen eben viel dynamischer wächst. Und ich denke, es war eine Frage der Zeit, wann Polen an Italien vorbeizieht. Das ist jetzt schneller passiert, als wir dachten. Polen ist übrigens als Importpartner Richtung Deutschland an Frankreich vorbeigezogen. Das ist auch sensationell. Und wenn wir auf die ersten Monate des Jahres 2021 schauen, dann hat Polen mehr Güter oder einen höheren Wert nach Deutschland exportiert als die Vereinigten Staaten von Amerika. Also wir sprechen wirklich von einer enorm dynamischen Entwicklung. Da gibt es eine Menge Gründe für. Aber es ist gar nicht mehr so, dass man das auf einzelne Branchen oder einzelne Sektoren festlegen kann. Frau Dr. Łobno-Palemska, wie analysieren Sie die Lage? Was sind die Ursachen dieses deutsch-polnischen Wirtschaftserfolges? Vor allem, weil man heute den Vertrag nochmal liest, dann sieht man, dass die beiden Parteien sehr klug und sehr zuverlässig waren. Ich komme zurück auf Absatz 3 des Artikels 9. Da werden Investitionen und Kapitalanlagen genannt, die beide Parteien unterstützen wollen.
Und wenn Sie heute fragen, Deutschland ist übrigens auch Nummer zwei bei Direct Foreign Investment, das heißt bei den Investitionen in Polen mit 35 Milliarden Euro. Und da braucht man schon Vertrauen. Ich kann aus der Sicht von dem Investor sprechen. Sie wissen, Mercedes-Benz hat fast 1 Milliarde Euro investiert in Niederschlesien. Und da braucht man sehr, sehr, sehr viel Vertrauen. Und als Investor haben wir in Polen die besten Bedingungen vorgefunden. Erstens, das ist das Vertrauen. Zweitens, das ist ein gut geschultes, professionelles Workforce, also Arbeitsmarkt, wo sie noch sehr viele, nicht nur junge Menschen finden. Polen hatte lange Jahre den, wie soll ich das nennen, einen Hunger nach Erfolg. Und in manchen Bereichen sehe ich das heute auch noch. Übrigens, wir haben auch im Vertrag auf Weiterbildung von Fach- und Führungskräften hingewiesen. Und da möchte ich den ganz großen Erfolg von dualer Ausbildung in Polen erwähnen. Und da ist die AHK und Dr. Gutreit auch bestens damit vertraut. Und die AHK macht auch sehr viel, um diese äußerst erfolgreiche Ausbildungsform in Polen zu implementieren. Letzter Satz, dadurch haben wir viel erreicht und in Jawor brauchen wir viel, viel weniger Experts, Kollegen aus Deutschland, weil wir hier einfach sehr schnell und sehr erfolgreich polnisches Personal schulen, ausbilden, weiterschulen. Und damit haben wir wirklich einen Riesenerfolg. Frau Dr. Łabno-Falenska vertritt eine große Firma, ein großes Konzern. Aber Herr Gutreit, ich wollte Sie fragen, wie sieht die Zusammenarbeit, Kooperation zwischen Mittel- und Kleinunternehmen aus Deutschland und Polen? Gibt es da eine Bewegung oder diese große Zahlen sind nur ein Spiegel der Zusammenarbeit der großen Firmen, der großen Konzerne? Nein, große Firmen spielen natürlich auch eine wichtige Rolle, das ist ja klar. Also große Firmen, die mit großen Investitionen kommen. Eberhard hat ja die Zahlen genannt. Deutschland ist, soweit ich weiß, der wichtigste Direktinvestor, nicht der zweitwichtigste. Jedenfalls, wenn wir auch die Revenues anschauen, liegen die Deutschen schon deutlich vorne, auch bei den Investitionen in Polen. Aber natürlich ist das Geschäft beiderseitig, überwiegend ein Geschäft kleiner und mittelgroßer Unternehmen. Das ist in Polen wie auch in Deutschland das Rückgrat der Wirtschaft, in Polen noch mehr. Und die meisten Unternehmen, die wir als AHK betreuen, sind eben mittelgroße Unternehmen. Für die sind ja auch unsere Dienstleistungen in erster Linie gedacht. Ein Daimler braucht uns natürlich für viele Dinge so nicht, die wir anbieten. Doch. Auch, ja, anders vielleicht, aber also wenn es wirklich um das ganz Grundlegende geht, dann sind natürlich kleine Unternehmen viel schneller, kommen am Schluss an ihre Grenzen und brauchen dann eben auch die Unterstützung. Das spüren wir ja auch an den Anfragen, die zu uns kommen, und da ist sehr viel Dynamik drin. Was ganz spannend ist, das wird ja gerne auch übersehen, dass 50% des Geschäfts zwischen Polen und Deutschland inzwischen auf Dienstleistungen basieren. Also natürlich, wir reden immer über das Handelsvolumen, wir reden immer über Autos und Zubehörteile und Maschinen, die bleiben auch wichtig. Aber wir haben eben auch sehr, sehr viel im Bereich der Dienstleistung, und das sind dann überwiegend kleinere Unternehmen. Wir würden uns wünschen, dass noch mehr polnische Unternehmen auch den Sprung von Investments in Deutschland wagen. Das kommt auch mehr und mehr, aber kann sicherlich noch stärker werden. Und wir würden uns auch wünschen, Eva sprach dieses sehr wichtige Thema Aus- und Weiterbildung an, das auch im Nachbarschaftsvertrag ja ausdrücklich genannt wird. Da sehen wir allerdings noch ein bisschen Nachholbedarf, wenn es um die duale Bildung geht, denn das wird eben immer noch sehr stark nur getragen von den deutschen Tochterfirmen, die deutsche Ausbildung kennen. Da würden wir uns wünschen, noch stärker auch mit der polnischen Seite kooperieren zu können, um auch polnische Unternehmen auf Vorteile der dualen Berufsausbildung noch stärker hinweisen zu können. Also es gibt eine ganze Menge spannende Punkte, die auch gerade für kleine und mittelgroße Unternehmen, denken wir mal an Verbundausbildung, sehr, sehr interessant sind. Und es gibt jetzt gerade übrigens ein Projekt mit 4 mittelgroßen Investoren,
in Polen, das wir als AHK mitbetreut haben, wo es gerade um eine Verbundausbildung in einem neuen Beruf geht. Mhm. Und das, das sind halt sehr spannende und auch, denke ich, ganz mutmachende Projekte, wo wir sehen, dass es eben immer noch weitergeht mit der Zusammenarbeit. Und würden Sie sagen, dann die Art und Weise, wie man Business, Geld macht in Deutschland und Polen, ist ähnlich? Wie sieht die Geschäftsphilosophie in beiden Ländern aus? Kann man sagen, um einen gemeinsamen Weg, gemeinsame Aussicht, oder das sind zwei verschiedene Welten? Frau Urbner-Falenska. Deutschland und Polen, wir sind in der EU. Es gelten die gleichen Rahmenbedingungen. Ich würde hier kaum von einer Philosophie sprechen. Ich glaube, die Ethik von Max Weber ist in beiden Ländern gut bekannt. Für mich sind Deutschland und Polen sehr, sehr ähnlich. Manchmal mache ich den Scherz und sage, dass uns nur die Küche unterscheidet. Also ich würde hier keine großen Unterschiede machen. Ich würde sagen, wir haben sehr viele, sehr wertvolle Modelle, Prozesse von Deutschland übernommen. Zum Beispiel in der Pandemie hat der Begriff, nicht nur Begriff, sondern auch die Form der Einstellung Kurzarbeit, das hat Schule gemacht, und viele polnische Politiker sagen, dass sie von der Pandemie die Kurzarbeit gelernt haben. Auch die Arbeitsprozesse, die Organisationsverbesserungen. Ich sage meinen Mitarbeitern immer, dass in Deutschland normale Menschen überdurchschnittliche Resultate erzielen, dadurch, dass die Arbeitsorganisation wirklich sehr, sehr gut ist. Und manchmal sollte man nicht auf sogenannte Disruptive Innovation hoffen. Also ein Steve Jobs mit iPhone kommt alle 20 Jahre wieder. Aber wir haben hier viele, das nennt sich Incremental Innovations, das heißt Schritt für Schritt, also Optimalisierung von Arbeitsprozessen. Und wenn wir was gelernt haben von unseren deutschen Kollegen, da ist die Arbeitsorganisation zum Beispiel das Thema Ergonomie in einem Werk. Also sehr viele Dinge, die uns nur zugutekommen. Übrigens, die Arbeitseffektivität der polnischen Mitarbeiter steigt auch deutlich. Hier sind noch Unterschiede Polen-Deutschland, aber auch hier sehen wir Konvergenzerscheinungen. Herr Gutheit, Sie waren früher von Ihren Polen-Arbeit hier in den Niederlanden und dann in Baltikum. Dann, wie beurteilen Sie diese Geschäftsphilosophie sozusagen? Also macht man ähnlich, die Art und Weise ist ähnlich, wenn man Geld und Businesses macht in Polen und in Deutschland, oder es ist gleich? Und wenn Sie das vergleichen mit dem anderen, wie mit dem Holländer oder mit den baltischen Staaten, ist das genauso ähnlich, oder es gibt hier eine Ähnlichkeit, die zwischen Deutschland und Polen herrscht? Also ich habe im Baltikum immer gesagt, ich fühle mich viel mehr zu Hause als in Holland, weil die Unterschiede mir viel geringer vorkamen als in den Niederlanden. Und da sind sie auch eigentlich schon gar nicht so groß. Aber da war es eben doch sehr stark, immer sehr flexibles Verhandeln. Ich habe in Polen, also man kommt ja nach Polen vielleicht mit dem Vorurteil, dass hier Flexibilität ganz groß ist, dass Dinge relativ spontan gelöst werden, dass persönliche Beziehungen ganz viel zählen. Ich muss ganz ehrlich sagen, vieles davon stimmt überhaupt nicht. Also Flexibilität ist sicherlich eine Stärke, die ich hier in Polen feststelle. Aber ich habe das Gefühl, hier wird sehr darauf geachtet, dass Dinge gut geregelt sind, gut organisiert sind. Ich habe noch nie so viel Vertragswerk, so lange Papiere in die Hände bekommen. Also der bürokratische Aufwand überrascht mich teilweise. Da ist Polen ganz anders als das, was man von außen als Bild vielleicht hat. Meines Erachtens sind die Kulturen sich so nahe und die Art und Weise, wie gedacht und Geschäft gemacht wird, die sind sich so dermaßen ähnlich, dass man als Deutscher sich hier sehr, sehr schnell sehr zu Hause fühlt und sehr gut zurechtkommt. Und ich glaube, umgekehrt ist es ähnlich. Ich glaube, in Deutschland muss auch
auch sagen, auch Deutschland ist ja nicht so, wie die Vorurteile manchmal aussehen. Die Deutschen sind hoffentlich nicht ganz so steif, wie man in Polen immer denkt. Die haben auch, können auch mal lachen, können auch mal ein bisschen Humor haben. Und umgekehrt sind Polen sehr, sehr gute organisierte Menschen, extrem gut organisierte Menschen meines Erachtens. Hier werden Dinge realisiert, die Weltklasse-Niveau haben. Und das geht gar nicht ohne perfekte Organisation. Also die Qualität, die man hier in den Unternehmen spürt, die Qualität, die ich auch hier bei der AHK im Team vom ersten Tag an gespürt habe, das ist schon absolutes Top-Level. Insofern, glaube ich, passen Polen und Deutschland auch in ihren Ambitionen und in dem, was sie darstellen, perfekt zueinander. Und das sind eigentlich gute Voraussetzungen für die Zusammenarbeit.